Cześć, ja jestem Anjon i podzielę się dzisiaj z Wami moimi pierwszymi wrażeniami z nowego bossa Himery. Od razu powiem, jest dobrze. Walka z Himerą jest satysfakcjonująca i ciekawa i chociaż od samego patrzenia na opis jej skili i mechanik no może rozboleć człowieka głowa, to na szczęście próg wejścia jest tak skonstruowany, że nie trzeba od razu ich wszystkich znać na pamięć. Wystarczy trzymać się kilku zasad i zapewnić w swoim teamie właściwe buffy i debuffy, a będzie dobrze. Chyba najbardziej podoba mi się progresujący poziom trudności walk. Mam na myśli to, że wraz z wykonywaniem specjalnych wyzwań, tutaj nazywanych trialami, poziom trudności rośnie. Za ukończenie takiego wyzwania dostajemy itemki potrzebne do tworzenia reliktów, ale forma Ultimate Himery dostaje bonusy do statów. I ignoruje coraz więcej mechanik, które zapewniają naszej drużynie przeżywalność. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasze pierwsze walki nie wyglądają jak walenie głową w ścianę, a te późniejsze nie są z kolei jak odbieranie dziecku cukierka. Naprawdę fajny pomysł i rzadko to mówię, ale brawo plarium. Przejdźmy teraz do tego, co powinniśmy ze sobą wziąć, żeby skutecznie walczyć z nowym bosem. Nie będzie to może taka szczegółowa instrukcja obsługi chimery, raczej zbiór kilku szybkich porad na początek. Na taki dokładny poradnik jeszcze przyjdzie czas. Naprawdę podstawową koniecznością jest posiadanie buffa Block Debuffs i możliwość czyszczenia debuffów. Najlepiej, kiedy jest to wszystko na jednym skillu i to najlepiej z trzyturowym cooldownem, a jeszcze lepiej, gdy Block Debuffs będzie chroniony. Czyli czempion, który to zapewnia, powinien być w dziewięcioelementowym secie protection. A już w ogóle idealnie by było, gdyby taki czempion również wskrzeszał padniętych sojuszników. Kilkoro czempionów, którzy świetnie spełniają to zadanie, to Cardiel, Elva, Python czy Bonspir. Jeśli chodzi o epiki, to tu wybór jest nieco gorszy. Chyba tylko Skatix ma obie te umiejętności na jednym skillu. Z tym, że na czteroturowym cooldownie. Można też wykorzystać mauzoleum Major czy sanguinię. Na niższych poziomach jeden taki czempion w drużynie powinien wystarczyć, ale wyżej przydałoby się mieć ich dwóch, w razie gdyby blok debuffs od jednego nie było chronione, wtedy drugi to poprawi. Walka z Chimerą bardziej przypomina walkę z klasycznym klanbosem niż z Hydrą. Limit tur, jaki nas obowiązuje, jest liczony turami bossa, a nie naszymi. Dlatego wszystko, co daje nam dodatkowe tury, zwiększa speed czy zwiększa turn -meter, jest bardzo pożądane. Mam na myśli na przykład set Relentless, który super sprawdzi się na naszych damage dealerach. Oczywiście tylko na takich, którzy sami z siebie ignorują defense albo mają uderzenia max HP. Dorzućcie do tego czempiona, który zwiększa speed i turn -meter, w secie najlepiej Supersonic, i wasz damage wystrzeli w kosmos. Sam jeszcze tego nie testowałem, ale widziałem team niemieckiego content creatora, który wykorzystał do tego celu Opardina i zrobił ponad 250 milionów damage na Ultra Nightmare. Debuffy, jakie musimy zapewnić na Chimerze, są bardzo podobne do tych na Hydrę. Decrease Defense i Weekend to absolutna podstawa. Do tego Block Buffs i Decrease Speed. I jesteśmy w domu. Dlatego w moim teamie będę szukał miejsca dla Firola, kiedy oczywiście już go wylosuję, Lady Kimi czy Lidi. Jeśli chodzi o damage, to docelowo będziemy używać czempionów Max HP, chociaż na niższych poziomach super sprawdzą się też Single Target Damage Dealerzy. Tacy, którzy ignorują jak najwięcej defense. I tak mam tu na myśli Whisper. Oczywiście nie tylko ona mocno bije pojedyncze cele. I pewnie w niedalekiej przyszłości przetestuję kilkoro z nich pod tym kątem i zrobię o tym specjalny film. Natomiast, jeśli macie Gnuta i Mariusa, to naprawdę nie potrzebujecie już żadnego innego damage dealera na poziomy Nightmare i Ultra Nightmare. Na koniec chciałbym jeszcze poruszyć temat formy Barana. Ram, to ta, która rzuca na naszych czempionów Duel, to bardzo trudna mechanika, i ja obecnie staram się tę formę przeczekać. Żeby to się udało, musimy sprawić, żeby duel nie trafił na naszego revivera. Jest to proste, ponieważ tego buffa dostaje zawsze czempion z najniższym crit damage. U mnie jest to akurat Lidia i ona może zginąć, co nie jest dużym problemem, dopóki żyje reviver. Natomiast nukerów ustawiam tak, żeby na formie barana używali tylko A1. Dzięki temu istnieje większe prawdopodobieństwo, że przeżyją reflect damage. Chociaż w przypadku Whisper, która mocno bije nawet na A1, to i tak nie zawsze się udaje. I to na początek wszystkie porady ode mnie. Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba ten nowy boss i jak przebiegły Wasze pierwsze z nim walki. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki. Cześć!